Tesco to market, który w Polsce cieszy się sporym powodzeniem. Mimo tego, że w ostatnich miesiącach można było słyszeć o słabszej kondycji brytyjskiej sieci w Polsce, wciąż miliony Polaków korzystają z jej usług. Ta idzie więc za ciosem i organizuje ogromną wyprzedaż, która ma ściągnąć rzesze klientów. Ci mają jednak jedno ale. Tesco przygotowało nie lada gratka dla swoich klientów. Popularna sieciówka rodem z Wielkiej Brytanii postanowiła zaproponować Polakom zaskakującą promocję. Można wręcz powiedzieć, że dość niespotykaną, jak na tę porę roku. Kto by bowiem w zimę zajadał się lodami? Okazuje się właśnie, że to ta pora roku jest właściwsza dla konsumpcji tego typu smakołyków. W najzimniejszej porze roku bowiem nasze ciała lepiej znoszą zajadanie się zimnymi przysmakami, gdyż nie doznają takiego szoku termicznego. W te właśnie tony postanowiło uderzyć Tesco. Tesco rzuciło lody na promocji. Ceny zwalają z nóg, tym samym w Tesco spotkać możemy lody po naprawdę wysokich przycenach. Niektóre z nich straciły aż 90% ceny podstawowej. Stało się tak na przykład z lodem Big Milk Fruit Intense, którego cena po zniżce wynosi 23 grosze. Ten sam lód regularnie natomiast wart jest 2,39 zł. Podobna obniżka spotkała także lody Twister Green. Za jedną sztukę tego przysmaku zapłacimy tylko 18 groszy. Nie dziwi więc widok klientów, którzy kupują nie kilka, a dziesiątki tych lodów. Klienci mają jedno ale: promocja, która trwa od 11 lutego, obejrzała jednak najprawdopodobniej tylko część marketów Tesco. Nie wiadomo także, jak długo potrwa, a spodziewać można się, że raczej szybko się skończy, biorąc pod uwagę niską cenę i szybkość znikania lodów. Klienci mają jednak jedno zastrzeżenie. Okazuje się, że promocja ma wymiar praktyczny dla samej sieciówki. Ta chce pozbyć się jak najszybciej lodów z zeszłego sezonu letniego. Oznacza to, że produkty te niebawem skończą swój okres zdatności do spożycia. Dla niektórych to wystarczający fakt, by odstąpić od zakupu.